dzień dobry, tak z ranka, o poranku i tym podobnym. Słuchajcie, tak, Janusz przyszedł tutaj w celu oczywiście zdobycia czegoś na śniadanie. Mam tutaj, że tak powiem, wstępne smaki gotowe. I chyba tak polecę, czyli mam ochotę na jogurt owocowy, już taki wiecie, z owocami. I do tego po prostu nałożyć owoców i tyle, i to będzie całe śniadanie. Myślę, że będzie idealne, na takie mam ochotę. Oczywiście mam tutaj pudding, jeszcze mi został waniliowy. No zjadłbym go z przyjemnością nawet dzisiaj, ale nie, no muszę wyjadać, wiecie, bo to marzec za rogiem, a tutaj terminy się zbliżają, więc nie ma przedłużania, nie? Trzeba po prostu powyjadać, więc chodźmy robić te śniadanie. Jabłko już też wykąpielowane, właśnie w trakcie wycierania. Ma dobrze. Ja się muszę sam wycierać. Nie, żarcik. Także dobra, robimy ten. Śniadanie. I w ogóle. Coś mnie. Lewa łopatka boli. Jakby. Dzisiaj jakiś w ogóle dzień wstałem, łopatka mnie boli. Głowa mnie bolała. Rano, powiem szczerze, że brałem tabletkę, bo wstałem z takim bólem głowy, że szok. Po prostu głowa mała. Nie wiem czemu, nie wiem, nie umiem tego w ogóle usprawiedliwić i powiedzieć, co się takiego wydarzyło, ale coś się wydarzyło. Więc było tabletkowanie z samego rana. No niestety, tak czasem bywa. Nie wiem, może to po wczorajszej pogodzie, bo szczerze powiem, że jak jechałem do pracy, to padało. I wcale nie mały deszczyk. Natomiast jak wracałem, to już można powiedzieć, że praktycznie ulewa była. Także było mało ciekawie. Mało ciekawie. Nie ma o czym mówić. Takie życie. Ulewa była. Nieprzyjemnie było. Ciemno, zimno, ponuro. Cała historia wam powiem. No. Także dzisiaj tak szczerze przyznam się, że trochę wstawałem na zasadzie przymusu. No dobra. Trzeba, no to trzeba. Mówię, nie, no jak wstanę dużo później, to już nie będę nic dla was nagrywał, bo to przed pracą nie będzie czasu. A mówię, teraz mam takie maratony, no to, no nie, no to muszę te puci swoje podnieść i że tak powiem, nagrywać. Tak, rozbieram banana. Chociaż nie wiem, czy całego banana nie dam. Dzisiaj nie daję płatków owsianych. Jakoś ostatnio w śniadaniach w ogóle nie wchodzą mi płatki owsiane. Nie wiem, co się stało. Po prostu nie mam na nie ochoty. Więc nie zmuszam się. Chociaż to śniadanie byłoby takie bardziej pewnie syte z tym, nie? Ale dobra. Tu banan, jogurt i ten. Dobra, damy całego banana. On na szczęście dużo nie jest. Także dzisiaj typowo owocowo. Jogurt owocowy, same owoce i tyle w temacie. O. Tak wygląda się Januszowy poranek. Ale tyle dobrego, że już proces rozbudzania przeszedłem, bo chyba widać, że jestem taki bardziej żywy. Czasem to przychodzę na takiego zmarnowanego, nie? Typa, patrzycie tutaj. A dzisiaj Janusz to się obudził, przeczytał SMS-a od kuzynki standardowo. Wstawaj, leniu. No, wstawaj, leniu. Więc wstałem. I że tak powiem, wziąłem się od razu za kawkę pierwszą, bo była kawka, było rozbudzanie, była rozmowa i tak jakoś ten czas minął. Potem wiecie, golonko, mycie się i takie tam. Więc wszystko zrobione. Tak, ja wiem jak to wyglądało, zamknąłem drzwi, siedzę warki nogą. Często mi się to zdarza. Ja wiem, że to może niekulturalne, ale to był odruch bezwarunkowy. Nie ma o czym mówić. Taki bałagan tu w tej miejsce jest, no ale dobra to. Nie ma co. Wiecie co ostatnio kupiłem? W sumie dawno nie piłem tego soku z tej firmy. Bardzo dawno. A tak mówię, o, napiłbym się w sumie soku jabłkowego i chętnie bym spróbował właśnie, no wiecie, tutaj Tarczyn to tak można powiedzieć taka firma z dzieciństwa, no bo kiedyś głównie soki się od nich brało. Wiecie co? Wypiłem ten sok. Tam no nie cały jeszcze, bo to jeszcze trochę zostało, ale jakie to jest słodkie,
O Jezu, no po prostu szczerze, nie spodziewałem się, by to aż takie słodkie było. No. Jakbym co najmniej żelkę ugryzł. Dali tutaj cukru. Nie żałowali. No cóż, takie życie. A tymczasem zabieram puci swe. Zabieram śniadanie i lecę. Standardowo odpalę TV na chwilę chociaż. Zobaczę, co tam się dzieje. Ale podejrzewam, że zaraz wyłączę, bo znowu posłucham tych głupot i zwątpię w życie. Więc po co? Jak ja rano wstaję i pierwsze co to zastanawiam się nad sensem życia, a tu zaraz z rana będę wyłączał. A w ogóle tutaj jeszcze tylko wam pokażę, bo czeka a propos soków, syropów, tych niezdrowszych. Udało mi się kupić taką wielką butlę soku malinowego. Taką dużą. Za nieduże pieniążki, co najlepsze. I mówię, biorę. Jak za te pieniądze, ile? 12 zeta za to dałem? No to umówmy się, no błagam was. To jest po prostu sporo, gdzie zazwyczaj ta dużo mniejsza butelka kosztuje 7,99, więc o czym tutaj mowa. Także mówię, biorę. Jest za was. Niech stoi. Jeść nie woła. Za to Janusz już tak. Że tak powiem, to jest ten czas na kawczanka w moim nowym kubku. I powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony, bo użytkowanie jest mega wygodne. Jest mega wygodne, a przede wszystkim jest pojemny. Tutaj były dwie kostki lodu, więc wiadomo, tutaj kostki lodu troszeczkę zwiększyły objętość kawy. Także jest spora przestrzeń jeszcze między krawędzią, tak żeby z kostek lodu będzie jeszcze większa. Ja nigdy nie dolewam kawy czy herbaty po brzeg, tak jak to niektórzy, nie? Czasem gdzieś jestem w gościach i mi przychodzi zalać tam kawę czy herbatę i potem jest jedno wielkie ajwaj, co tak mało tej wody? A ja zawsze po swojemu. Ja nie lubię mieć po brzeg, ja mam komfort, kiedy jest jednak troszeczkę mniej, więc chlup, wasze zdrówko. Do tego wziąłem sobie mały deserek, chociaż tak borykam się. Mam ochotę, nie mam ochoty. Na razie nie otwieram, bo mocno nie ciśnie, ale profilaktycznie przyniosłem, żeby nie było. Kinder Cards. Ja bardzo je lubię. One mają coś w sobie takiego, że takie jedno całe opakowanie, to ja bym naraz wciągnął. Tylko dźwięk by szedł. Ale muszę się zadowolić tylko dwoma sztukami. Dwie sztuki to i też dużo. Bardzo je lubię. Naprawdę. One cenowo wychodzą różnie, bo można trafić troszeczkę taniej lub tam w normalnej, regularnej cenie. Ale w Biedronce, jak tak dobrze popatrzeć, to trafia się taki dzień, kiedy mamy dobrą promkę. A to jest ważne. Przychodzę też z majny kalendarz. Zobaczmy sobie, co my dzisiaj mamy za dzień i w ogóle i wszystko. Dzisiaj jeszcze go nie otwierałem, więc przyznaję się bez bicia. Jestem dopiero teraz w stanie to zrobić, więc może sobie poczytać. Dzisiaj mamy dzień żaby. O, żaba. Za dzieciaka się ganiało żaby. Ja pamiętam, na wieś się jeździło, to żaba to była atrakcja. Myślę, że nie tylko dla mnie. Natomiast mamy długie motto dzisiaj. Szczęście nie jest kolorowym motylem, za którym musisz pobiec, jeśli chcesz go złapać. Szczęście jest jak cień. Podąża za tobą nawet wtedy, gdy o nim nie myślisz. Coś skłamali. Ja nic nie widzę. Och, jejku. Ale jakby nie było. Jakby nie było. Jutro już pierwszy. Także cieszę się bardzo. Mamy nowy miesiąc. Zbliża się wiosna, lato. Ja już szczęśliwy, lubię te klimaty, więc... No i przychodzę tutaj z dwoma rzeczami. Najpierw opowiem się już o czymś, co znacie i co właśnie psiknęło. Także w sumie dobrze, że dopiero teraz wziąłem. To mamy chwilę czasu, zanim psiknie. Wiecie co? Przychodzę z tym produktem, bo jak wiecie, ja o tym zrobiłem specjalnie filmik, bo dla mnie to nowość i myślę, że gdzieś tam dla niektórych się może przydać. Może się przydać taka informacja. Zwłaszcza dla tych, co zapachy lubią i ewentualnie by borykali się z myślą kupić, nie kupić. Chcę powiedzieć tylko tyle, że z użycia praktycznie nadal nie widać. Jest pełny zbiorniczek. Mamy dzisiaj 29
Kurczę, przepraszam, bo non-stop jakieś powiadomienia przychodzą. Ktoś non-stop do mnie pisze. 29, a chyba 21 otworzyłem, nie? Tak, 21. No to jak na tyle dni, tutaj praktycznie żadnego zużycia nie widać. Nadal nie zmniejszyła się ilość tej wody, tego płynu zapachowego, no bo to widać, nie? Jeszcze pokażę z bliska, żeby nie było, że tam jakiś fake. I nie uzupełniam wodą. Nie dolewam wody. Leci oryginalnie, więc myślę, że taki wkład na bardzo długo wystarczy. Tutaj jakby Bogusia miała rację. Bo ja cały czas używam na tym samym etapie, czyli na środkowym takim wskaźniku, takie piórko. Na środkowym, nie? Więc nie zwiększam, nie zmniejszam. Jest idealnie. Psika co jakiś czas, zapach. Zobaczcie, psiknęło w stronę firanki, a ja tutaj czuję. Więc no jest ta moc, nie? Także tak wstępnie już przychodzę z jakąś małą informacją, bo przecież powiedziałem, że dam znać, tak? Specjalnie zapisam sobie datę rozpoczęcia. I zobaczymy. No nawet, żeby to podziałało, no nie wiem, z półtorej miesiąca do dwóch, to przecież to będzie świat i ludzie. No zwykły wkład taki psikający nie wytrzymuje tyle, więc nie ma o czym mówić. I przede wszystkim dzisiaj nagrywam bez stresu. Bez stresu nagrywam. Ponieważ kupiłem w końcu, znaczy no przyszła w końcu, karta nowa. Tym razem wziąłem Samsunga. Została mi tutaj, że tak powiem, potwierdzona przez mojego kumpla, który jest informatykiem, że to jest dobry produkt i że właśnie jakby miał uderzać to w ten produkt, bo tutaj będzie to działać. Mam nadzieję, że będzie długo działała, ponieważ no, ten SanDisk, no to długo nie działała ta karta. No to po prostu strasznie szybko. I wiecie, to też nie jest jakaś wielka eksploatacja, bo ja nagrywam, potem wyciągam z aparatu, wsadzam do komputera, ściągam pliki, czyszczę kartę i wrzucam z powrotem do aparatu. To nie jest tak, że ta karta lata, wiecie, z laptopa do komputera, znowu do aparatu, gdzieś tam i no jest to takie użytkowanie, to można powiedzieć, że no eksploatacja. Tutaj sami widzicie, że to tak naprawdę to nie jest ta karta jakaś mocno tam wyciągana, tachana, wiecie, że tam te styki się psuły czy coś tam. No człowiek by zrozumiał, ale a propos styków, to jeszcze jak już rozmawiamy sobie spokojnie przy kawce, powiem wam tyle, że jakiś czas temu wysyłałem odkurzacz na gwarancję. I już mam tam wstępną odpowiedź. Odkurzacz został naprawiony. Poprawione zostały właśnie jakieś styki. No wiecie co, ktoś się może ze mną nie zgodzić. To jest wasze prawo, ja mam swoje pole działania, działam tak od lat i jakby nigdy nie narzekam. Ja na takie coś się nie zgadzam. Mnie nie interesuje, żeby odkurzacz po tam 4 miesiącach popsuły się jakieś styki. To co kolejne 4 miesiące miną i znowu te styki się rozluzują? Ja wyraźnie powiedziałem w reklamacji. Albo zwrot kasy, albo wymiana na nowy sprzęt. Dziękuję bardzo. Naprawdę, ja nie zgadzam się, żeby sprzęt po tak krótkim czasie użytkowania i też te użytkowania na filmach często widzicie, że ja i tak wyciągam z szafy swojego starego Azora i Azorem często odkurzam, więc ten bezprzewodowy wcale nie jest jakoś mocno eksploatowany, żeby tak się coś popsuło. Nie, ja pamiętam ileś lat temu, nie pamiętam czy to był iPhone 6 czy 7, po tam było 3,5 miesiąca, nawet chyba niecałe 3,5 miesiąca, popsuł się mikrofon. Wiecie, ja słyszałem rozmówcę, ale rozmówca mnie nie słyszał. I musiałem wsadzać słuchawki i przez słuchawki rozmawiać, bo wtedy rozmówca mnie słyszał. Też oddałem telefon do tam Apple'a i powiedziałem, że ja nie chcę naprawy, tylko wymiany. Dlatego, że ja się nie zgadzam, żeby po tak krótkim czasie coś się popsuło. Wiecie, no umówmy się. No i bez problemu wymienili. Także no ja tam rzadko reklamuję sprzęt, cokolwiek rzadko reklamuję, bo jeżeli coś działa bardzo długo, to ja tam, wiecie, awantury nie robię. Tak jak mi się popsuły drzwitki od piekarnika, to ci, co mnie oglądają długo, to doskonale wiedzą, że była taka sytuacja. Zdążyły się zepsuć chwilę przed końcem gwarancji. To wiecie, no już tam prawie 2 lata strzeliły, no to ja nie rościłem sobie wymiany piekarnika, no bo bądźmy zdroworozsądkowi, no ale naprawy tych drzwiczek, tak? No ale tutaj w przypadku tego odkurzacza, przykręcili tam gdzieś pewnie lekko styki, co ja znowu trochę podkurzam i znowu się coś stanie? Nie zgadzam się na to. Albo niech dają kasę, albo wymieniają na nowy sprzęt. No to jest krótka piłka, no wiecie. Ktoś może powiedzieć, no ale takie czasy, to powinniśmy naprawiać. No powinniśmy naprawiać. Ja nie mówię, że nie. Ale sprzęty, które już mają jakiś czas, a nie praktycznie nowy sprzęt już się zepsuł. No to co to będzie za chwilę?
Ja się nie zgadzam. Dobra, nie zabieram wam więcej czasu, lecę teraz troszeczkę po chałupce się pokręcę. Oczywiście jeszcze nie kończymy dzisiaj nagrywania, jeszcze mamy chwilę czasu, to Januszek tutaj, tak lampa mnie oślepia i nie widzę zegara. Zygmunt wisi, ale nie lampa mnie ten. No. Jak to powiedzieć? Już mówiłem. Oślepia. Janusz, się obudź. Tak, posiedziałem trochę, pooglądałem TV i tak i troszeczkę się zrobiłem przymroczony. Przyznaję się bez bicia. Dobra, dziubaski, do za chwilę. Ale że co? Czas na ogórę? Dobra, już skończmy z tymi żartami, to nie czas i nie miejsce. Siedzę, słuchajcie, i tak słyszę takie dzwonienie trąbki, jak w rowerach dzieci mają, nie? No na pewno kojarzycie... Tak pi-bip się robią, nie? Tą trąbką. I tak trąbi coś i trąbi co chwilę i trąbi. Więc co jest, kurczę, jakiś dzieciak tu się bawi? Ja patrzę, tak, z jednej strony jeden strażnik miejski, z drugiej strony jeden kolejny strażnik miejski, tam trzeci. I oczywiście co? Stado dzików. Tak. Czyli znowu przyszły mnie odwiedzić, ale ich pogonili. No niestety. Nie no, śmiechy śmiechami, ale jeszcze tam wiecie, że one sobie w nocy buszują, no to w nocy. A tak w ciągu dnia... Środek tygodnia. Tutaj szkoła i wszystko. Tak trochę słabo. Niebezpiecznie, więc naprawdę. Jakiś czas temu czytałem artykuł, że miasto jakąś karę ma dostać, że tam nic z tymi dzikami nie robi. Bo to wiecie, to są śmiechy śmiechami, nie? Ale ja to oczywiście w oknie siedziałem, patrzyłem, bo mówię tak, jak oni je za mocno popłoszą, zaraz zaczną tutaj wariować, to nam samochody pobijają, nie? No bo jednak, wiecie, ja parkuję całkiem niedaleko bloku. I zaraz jest takie wyglądanie, nie? Wiecie, to jest tylko rzecz materialna. Ja sobie zdaję sprawę, że auto można naprawić i w ogóle wszystko, ale doskonale wiemy, że to się robi kłopot, nie? To jest po prostu kłopot, to jest obowiązek, to trzeba latać, załatwiać potem i wszystko. Myślę, że nikt by tego nie chciał przychodzić, bo jak nie ma takiej potrzeby, nie? Więc gdzieś tam było takie wyglądanie. No i przede wszystkim wyglądanie między innymi po to, żebym miał pewne, że to na pewno dzik zrobił wtedy, nie? Kurczę, powiem wam, że tutaj cała strona mnie boli. Coś źle spałem. No bez kitu. Nie, może bym mandarynkę zjadł? Wczoraj, szczerze się przyznam, konsumowałem, to taka jakaś niedobra była. Jednak mandarynki najlepsze przed okresem świątecznym i tam w okresie świąt, a teraz to już takie, nie wiem, czy jakoś gdzieś tam skąd się przywozili, ale w smaku liche były, więc... Ale dobra, zjem tę, to będę wiedział. Obiado gotowe, tak, czyli kotlecik schabowy z Biedronki, tak, z buraczkami i ziemniakami, herbata miętowa z dolewką letniej wody, w sensie zimnej, przepraszam, zimnej z dzbanka, żeby herbata była taka letnia, w sam raz, wiecie, do picia, nie? No wiadomo, o co chodzi. Janusz zajada, no i niestety, jeszcze chwila, moment i rusza do roboty, więc nie może boli. Ale to nic, chociaż trochę razem czasu spędziliśmy, także cieszę się bardzo. Będzie mi miło o łapeczki w górę oczywiście. I cóż, widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa.